Jezus żyje. To takie krótkie stwierdzenie, a jakże ono jest bogate w treść. To takie krótkie stwierdzenie, a tak naprawdę zmieniło wszystko w życiu moim i Twoim. To, co się wydarzyło, dosłownie nie mieści się w głowie. I też nie mieści się w głowie to, kim jest Jezus. Piotr i Jan biegną rano do grobu, a w sercu mają jedno – przeogromny ból. W ich głowach żywe jest wspomnienie o pojmaniu Jezusa. Żywe są te wszystkie sceny, w których przetacza się obraz bitego Jezusa, Jezusa wyszydzonego, biczowanego, Jezusa cierniem ukoronowanego, umęczonego drogą krzyżową. Wreszcie obraz Jezusa ukrzyżowanego. To wszystko jest jeszcze tak bardzo świeże. W Tobie, siostro i bracie, też może być taki ból, bo te święta są jakieś inne, bo inaczej je sobie wyobrażałeś. Bo dzieje się tysięcy spraw, które dziać się nie miały albo miały wyglądać trochę inaczej. I tak pogrążasz się w tym bólu, aż tu nagle słychać wieść. On żyje. Pyta Piotr i Jan i pytasz także ty. Czy to możliwe? Tak. On żyje. Ale zaraz. Bo jeśli żyje, to co teraz zrobi? Patrząc po ludzku, pewnie będzie szukał zemsty na faryzeuszach i starszych, że go wydali na ukrzyżowanie. Pewnie poszuka Annasza i Kajfasza, żeby im powiedzieć, co tak naprawdę o nich myśli. Co jeszcze zrobi? Może odwiedzić Poncjusza Piłata. Z nim też miałby do porozmawiania. Z całą pewnością spotka się z tym, który przebił mu bok, żeby mu, mówiąc w cudzysłowie, podziękować. Z kim jeszcze może spotkać się Jezus? I po co? Z całą pewnością ze swoją matką, pierwszą i najwierniejszą uczennicą, tą, która przybyła przy nim do samego końca. Ale jeśli jesteśmy już przy byciu uczniem, to pewnie spotka się także z najbliższymi uczniami. Wszak tylko jeden został pod krzyżem. Pozostali nie byli ani przy śmierci, ani też na pogrzebie. Wszyscy się odwrócili. Stchórzyli, zaparli się, zdradzili. Czy to mało, by po zmartwychwstaniu spotkać się z nimi i wygarnąć im wszystko, jak należy? Tak, Jezu, sporo tych odwiedzin przed Tobą. I pewnie wśród tych wszystkich ludzi przyszłaby kolej również na spotkanie ze mną. Bo czy jestem lepszy od nich? A tymczasem, co Ty robisz? Wybaczasz? Nie szukasz zemsty? Nie chcesz przykrych słów, nie chcesz bólu, wyrzutów, zamknięcia. Kim Ty jesteś, Jezu? Miłością. Zmartwychwstałą, ukrzyżowaną miłością. Miłością, która jest prawdziwa, która nie nudzi się przebaczeniem i miłosierdziem. Która widzi moje grzechy, zdrady, słabości, ale się nimi nie brzydzi. Bo ponad to wszystko widzi we mnie godność dziecka Bożego. To miłość, która dzisiaj mówi do mnie: zostaw swoje grzechy, nieporozumienia, kłótnie, zranienia. Przestań żyć przeszłością, a zacznij iść do przodu. Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś. Dziękuję za Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dziękuję za życie, które mi dajesz i za miłość, którą mnie obdarowałeś. Dziękuję, że co dzień pokazujesz mi, że
żyć może każdy i że umrzeć może każdy, ale zmartwychwstanie tylko ten, który kocha. Amen.